Panią najbardziej zainteresowało podczas strategicznej szkoły Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej? Najbardziej różnorodność wykładów, różne osoby, które uczestniczą, wymiana poglądów, która jest możliwa, no i może taka poszukanie nowych rzeczy, tych wyzwaniach, które przed nami cały czas są, które są znane, identyfikowane, ale może inne rzeczy dowiem się właśnie na tym wykładzie. No ale tutaj mam do czynienia z wykładami osób, które są związane bezpośrednio z sektorem finansowym, z bankowcami, ale są także profesorowie, akademicy, także tacy, którzy w ogóle nie mają nic wspólnego z sektorem finansowym. No i właśnie przed chwilą był wykład, który wniósł w moje patrzenie na te wyzwania, o których dzisiaj mówiliśmy, bo wyzwań jest ogrom i te wyzwania, powiedzmy, są zidentyfikowane i są zidentyfikowane z imienia wszystkie, ale zupełnie inne podejście, zupełnie inne patrzenie i takie znalezienie siebie w tych wszystkich wyzwaniach nowego pomysłu, to ten dzisiejszy wykład właśnie profesora, który nie jest związany z bankowością, z sektorem, ale zupełnie inne patrzenie, to dla mnie to jest takie odkrywcze zupełnie. Mówi pani o profesorze Pożarskim. Tak, zdecydowanie tak. Ale które z myśli wypowiedzianych przez profesora najbardziej wyjście panią spoza pudełka, wyjście tak. spoza pudełka, czyli nie, że wychodzę spoza pudełka i jestem poza pudełkiem, ale patrzenie przez pryzmat nowego pudełka, nowej myśli, nowej idei, znalezienia zupełnie innej przestrzeni w zakresie na przykład nowego modelu biznesowego, który kreuje się w obecnym otoczeniu. To taka myśl przewodnia. Wszystkie zagrożenia, o których wiemy w tej chwili i wykorzystanie tych zagrożeń w perspektywie też tych dobrych wyników finansowych, czyli wykorzystania mądrze środków, na tą przewagę konkurencyjną i na to bycie lokalnym i wykorzystanie tego w relacjach z klientami. To przede wszystkim to, co mi dzisiaj zostało z tego wykładu, który no, był bardzo ciekawy, interesujący i taki inny niż to, co powielało się do tej pory w tych wszystkich zagrożeniach. No, wróci pani do swojego banku, no i co po tym szkoleniu zmieni się w kierowaniu bankiem? Co się zmieni w relacjach z pracownikami? Na pewno każde pomysły, idee, wypowiadanie się nawet w tym kierunku, wszystkie szanse, to tak jak dzisiaj powiedzieliśmy, że każda może być zła i ta zła może być w końcu tą, która w efekcie końcowym przyniesie nam taką przewagę konkurencyjną, której do tej pory jeszcze nikt nie wykreował, nie znalazł, nie wypatrzył, nie odpapugował. Czyli będzie większa otwartość na pomysły w moim banku. Zdecydowanie większa otwartość, to jest jedno. Może też więcej dyskusji, nie przez pryzmat regulacji, zmian, tylko takiej otwartości i szukania rzeczy innych, całkowicie innych, nie kopiowania, że ktoś coś ma i my może zrobimy to lepiej, tylko zupełnie innych rozwiązań na to, żebyśmy my byli postrzegani jako ten bank, czyli Bank Spółdzielczy w Kornowie, który to zrobił po nowemu, coś zupełnie innego, oczywiście przez pryzmat patrzenia relacji z klientem.